Hej, więc to jest Tony Dealer i w dzisiejszym filmie zagramy sobie w Minecraft Ferajna 3. Na tym kanale jest to stała seria, jeżeli o tym nie wiesz, to jest mój serwer, gdzie gram razem ze znajomymi w Minecrafta i tworzymy różne rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, wróci bardzo ważna postać, której bardzo mi brakowało na Ferajnie 3. Już rozumiem, czemu nie wiedziałem, nie miałem natchnienia, czemu nie wiedziałem, co nagrać. Brakuje mi Kamila Ślimaka, ludzie, no proszę was. Kamil Ślimak był symbolem mojej Ferajny, Kamil Ślimak jest symbolem mojego sklepu z koszulkami, do którego masz teraz link w karcie, zapraszam bardzo serdecznie. I Kamil Ślimak właśnie powinien zejść na Ferajnie, więc Kamila Ślimaka zbudujemy, a potem, słuchajcie, moi drodzy, będziemy wywoływać Herobrine, ponieważ znalazłem w internecie sposoby i sprawdzimy, czy są prawdziwe na wywołanie Herobrine. Więc jesteśmy już w moim domku, przygotujcie się na wszystko, możecie zostawić łapkę w górę, jest to bardzo, bardzo mile widziane, więc zostaw łapkę w górę w tym momencie, jeżeli nie słyszysz, to nie zostawiam łapki, ale słyszysz mnie, więc zostaw, no więc bardziej zostawiłeś, ponieważ wiem, że nie łapkujecie czasami, nie łapkujecie, a będzie miło jak złapkujecie, więc dobra, okej, już nie gadam głupot, może pozwólcie, przejdźmy już do tematu, czyli na początku musimy zebrać wełnę, ponieważ oczywiście nasz Kamil Ślimak prawdopodobnie będzie z wełny, chociaż czekajcie, tak się teraz zastanawiam, że w sumie tego Kamila Ślimaka bym zbudował z cementu, ponieważ tam w stanie był ślimak z wełny, to było spoko, to było fajne, ale nie pomyślałem, żeby zrobić go z cementu i teraz właśnie na to wpadłem, więc zmiana planów, robimy ślimaka z cementu, więc słuchajcie, będziemy potrzebować do tego nie żadnej wełny, tylko będziemy potrzebować piasek oraz gravel, czy ja mam którykolwiek? Mam piasek, okej, więc to jest dobrze, ale czy ja mam gravel, moi drodzy, czy ja mam gravel? Nie tu. Więc kurde, wiem, że mija kolejny tydzień gra na Ferajnie. Ja mój magazyn nadal mam zbudowany na. Nie mam zbudowanego, okej? Po prostu nie mam. Czy ja mam gravel? Ej, serio, nie mam żadnego gravelu, naprawdę. To niedobry znak jest. Słuchajcie, muszę się ogarnąć z tego Ferajnu. Czemu ja nic nie mam? No właśnie, o tym mówiłem. Brakuje mi motywacji do grania na Ferajnie, ponieważ nie ma ślimaka. Kamila, no już będzie ślimak, będzie się fajnie chciało grać człowiekowi. Więc spokojnie, zaraz wróci ślimak, będzie wszystko dobrze. Wszyscy będziemy szczęśliwi. Czy ja tu mam gravel? Nie mam gravelu. Okej, nie przygotowałem się kompletnie, bo ja przed chwilą jeszcze myślałem, że będziemy robić to z wełny, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że hej, chciałem zrobić to z tego, więc wiem, że to nie ma sensu, wiem, że moglibyśmy zrobić to z wełny, byśmy zrobili to szybciej, bo to było łatwiejsze, ale nie, ja taki nie jestem, nie idę na łatwiznę. Idziemy zbierać gravel, idziemy zbierać piasek, idziemy zbierać te potrzebne na surowce do zrobienia Kamila Ślimaka z cementu. Mimo, że właśnie taki Kamil Ślimak jest na Ferajnie 3. O, tym się wyróżnia Ferajna 3 od 2, że jest Kamil Ślimak z cementu, a nie z wełny jakiejś lipnej. O, proszę bardzo, więc tak, zbieramy piach, okej, bardzo ładnie nam idzie, ale to nie piach jest najważniejszy, bo piach tam mieliśmy już trochę go. Teraz musimy zebrać gravel, słuchajcie, ludziska, więc okej, zebraliśmy tego sporo, całkiem sporo. Okej, ile tego mamy? 35, zaraz, tyle nam wystarczy, mi się wydaje, piasku, tyle nam wystarczy, bo to trzeba pomnożyć przez 2. Tutaj jest gravel i po to się wybraliśmy, proszę państwa. Więc wyrzućmy może tą czerwoną wełnę, bo wełna jest przeżytkiem, oficjalnie to stwierdzam, a skupmy się na piachu. Oh yeah, więc wszystko to zbierzemy. Tego jest dosyć dużo, ja wiem, ale słuchajcie, no jak mówię, nie idziemy na łatwiznę na Ferajnie, jesteśmy tutaj pracowici, robimy fajne rzeczy, nie na odwal, więc czy mamy gravel? Mamy gravel, dobrze, więc wypłyjmy stąd jakimś cudem i dalej to zbieramy. Pyk, pyk, dziękuję bardzo, elegancja Francja. Ile tego mamy już? Tego mamy już, no z 16 będzie, 17 będzie, tego więcej, nawet będzie z 18. Ile tego jest? 20, 21, dobra. Jest git. To jest bardzo fajna liczba. Jeszcze zbierzemy do 30 i będziemy robić już te wszystkie inne rzeczy niż zbieranie gravela i piasku i tych nudy. Po prostu musimy zająć się tym ślimakiem. I wiecie, co jest najlepsze? Znaczy najgorsze w sumie, nie najlepsze. Czemu nie najlepsze, najgorsze? Nie wiem, gdzie to ślimaka zrobić, więc za chwilę się zastanowimy. Za chwilę to wszystko jakby przeanalizujemy, w którym miejscu byłoby dobrze, w którym miejscu byłoby źle i wybierzemy to miejsce najlepsze oczywiście, no nie najgorsze. Więc po kolei. Więc tak, jak się robiło gravel, czy jak się robił ten cały piach, zapomniałem. Będziemy potrzebować na pewno pomarańczowy barwnik, to jest na pewno potrzebne, bo w końcu no, skorupka musi być pomarańczowa, więc tak, zrobimy takie coś i raz, dwa, trzy, cztery, dobra i teraz piachu, tego pyk i zbierzemy tego, myślę, że w miarę sporo. 32, załóżmy, że starczy. Teraz podmienimy to na czarne, bo tego będziemy wyrzucać z czarnego, z dwa takie. Czemu nie mogę? Bo jeden tylko po... co ja kilo wkładę, to jeszcze jeden, pyk, okej. I to nie może być koniec jednak, ponieważ potrzebujemy jeszcze tego pomarańczowego, skoro jest aż tyle tego dużo. I teraz jest problem. Moi drodzy, powiem teraz problem, ponieważ nie mam zielonego barwnika. O mój Boże, trzeba będzie go zrobić. Więc wywalmy to, wywalmy może tu, wywalmy to, to sobie zbiegmy, to wywalmy. Dobra, jest dobrze. Idziemy na górę. Zbieramy teraz zielony barwnik, jeszcze musimy zebrać kaktusy, przepalić kaktusy, zrobić mączkę kostną, zmienić wszystko, zrobić, będzie git. Będziemy mieli więc jasną zieloną wełnę i będzie brakowało tylko białe, czy wełnę.
koncentrat, nie pomidorowy. Więc gdzie są moje kaktusy? Tu są moje kaktusy. Wiedziałem, od początku wiedziałem. Ludzie się pytali, dealer, po co ci te kaktusy? Po co ci tyle kaktusów? No właśnie po to, żebym teraz w tym momencie mógł zrobić to, co robię. Czyli zniszczyć kaktusy? Nie, właśnie coś innego. Chciałem je zebrać, chciałem je przepalić na barwnik, więc pozwólcie, że to zrobię. O, okej, więc zbiorę całego kaktusa i potem go posadzę. Będzie łatwiej, tak, nie zniszczy się nic przynajmniej. Więc dobrze jest, okejka. Jest git, jest elegancko, wam powiem. Zbierzmy sobie tylko ten koncentrat pomarańczowy. Bardzo ładnie, dziękuję, to nie jest koncentrat pomarańczowy. Wbrew pozorom to jest piasek czerwony, widzicie, to jest delikatna różnica, ale jednak, nie taka delikatna w sumie, jest dosyć duża różnica, ale no jak ktoś, no można pomylić, ja bym pomylił. Okej, więc wracając może do naszego tematu odcinka, zróbmy barwnik zielony. Idziemy z nadu do tej przepalarni, dobra, i przepalimy to wszystko, więc pyk. I tak, jak to robimy magicznie, więc możemy to przepalić tym i mamy na szczęście bonsy. To jest bardzo ważne, bardzo potrzebne w tym momencie, ponieważ będziemy potrzebowali to do białego barwnika. Okej, więc to jest dobrze ustawione chyba. To jest dobrze ustawione na pewno. I teraz białe, okej. I tego nie będziemy potrzebować dużo, wystarczy nam 8 na pewno. I tym razem będziemy potrzebować również troszeczkę zielonego. I tego zielonego będziemy potrzebować w miarę dużo, więc... Ale niczym mi tyle nie wystarczy, bo to i tak się przemnoży przez dwa, bo to mieliśmy. Znaczy, łączymy to z tym, więc mamy tego 4. Więc nawet tam nie starczy, słuchajcie, piasku i gravelu. Więc wracamy do naszej kopalni gravelu, czyli rzeki. Na szczęście już wiem, gdzie mam wyczajony spot. To jest spoko. Mam wyczajony spot, mam wyczajone miejsce, gdzie jest i gravel, i piasek, więc idziemy tutaj, wracamy i zbieramy dalej. Chyba wszystkiego nie wykopałem. Nie, wszystkiego nie wykopałem. Proszę was, to jest wielkie złoże. Więc zbieramy to wszystko. Okej. Wszystko poszło. Dobrze, dziękuję bardzo, zbieramy. Ogólnie mam świetny humor, wam przyznam się, ponieważ strasznie się cieszę z odbioru waszego odbioru nowej serii, która wczoraj miała, z tego co planuję, drugi odcinek był. Mam nadzieję, że też dobrze poszedł, ponieważ ja dopiero go wstawiłem, nagrałem na zapas, ponieważ jestem w Krakowie w tym momencie, jak to oglądacie, na meetupie. A, jeszcze piasek potrzebujemy. No i właśnie strasznie się cieszę, ponieważ naprawdę ta seria wam się tak spodobała, a mega się stresowałem, ponieważ siedziałem nad nią z Koshim, nad tym pierwszym odcinkiem, dobre 6 godzin co najmniej, więc to było dosyć dużo pracy i się naprawdę cieszę, że wam się spodobał ten odcinek, więc dziękuję wszystkim. Jak wiecie, o czym mówię, to wbijcie teraz do karty, macie tam playlistę, czyli jakby listę tych odcinków z tej serii, gdzie naprawdę się staramy. To jest seria fabularna moja z Koshim, gdzie eksplorujemy różne światy, będąc naprawdę malutkimi ludzikami, więc myślę, że wam się może spodobać, mam nadzieję taką. Okej, a teraz słuchajcie, wracamy tutaj, łączymy to z tym i na końcu dajemy to i mamy, słuchajcie, 24 zielone koncentraty. Mam nadzieję, że to będzie wystarczało nam. Jak nie, to najwyżej dorobimy, to nie problem. Jeszcze będziemy się na tym odcinku Herobrine'a wywołać, to nie koniec, pamiętajcie. I Kamil Ślimak, gdzie mógłby zagościć? Wydaje mi się, że całkiem niegłupim miejscem na Kamila Ślimaka byłoby albo to, albo w ogóle nie zrobić go tutaj, na tym wzgórzu. Czy by tu nie zrobić wzgórza Kamila Ślimaka? Tu bym pozwolił Kamila Ślimaka, wiecie co? Tak, tu bym zrobił Kamila Ślimaka. To jest moje miejsce dla Kamila Ślimaka. Tylko to drzewo musi zniknąć. Niestety, bardzo przepraszam ciebie, drzewko, ale będziemy musieli ciebie ściąć. Bardzo bestialsko, wie, brutalnie, ale no niestety nie pasujesz mi tutaj jakby mojej wizji na tutejsze miejsce, więc jako, że to drzewo się tak ciężko ścina, to potrwa pewnie 5 godzin, ale czekajcie, więc tak, tu musimy ściąć, gdzie jeszcze, gdzie się kryją te drzewa? Tam się coś kryje? Tam coś się kryło, a tam, ja tam widzę jakieś drewno, coś tam widzę, dobra, zbierzmy to wszystko. Tutaj też, okej, i tam na górę, dobra, jest. I teraz w tym miejscu, pyk, poszło, pyk. Poszło, pyk, poszło, okej. Wszystko zebrane? Chyba tak, przez duże CH. O nie, tam na górze coś jeszcze na pewno się kryje. O, mówiłem, więc teraz już wszystko zebrane. Możemy iść na dół, więc zbieramy sobie to. Pyk, 1, 2, 3, 4. I teraz już siekierką. I spoko, prawda, siekierka zepsuła się. Mamy na szczęście bardzo dużo drzewa. Nam starczy na 18 lat, pewnie nie rozgrywki na ferajnie. Tyle drzewa zebrali, bo proszę was, ile to jest? Gdzie to jest? 25 drzewa. 26. O, jeszcze więcej? Nie, ale 26, ale dobra, tak spoko, naprawdę bardzo dużo. Więc wracając do naszego tematu odcinka, idziemy spać, ponieważ nie chcę umrzeć. Raczej to nie jest mile widziane na tym odcinku, chcę przeżyć. Chcę, żeby ten odcinek był harmoniczny, bez żadnych wpadek. Po prostu robimy to, co mamy zrobić i będzie gitarka. Więc wracając do tematu, chodźmy na górę tutaj z powrotem i robimy ślimaczka. I tym razem zrobię ślimaka troszkę inaczej, ponieważ chciałem go zrobić... bardziej jak jest na koszulkach, że on ma takie oczka na takich czułkach, to mają ślimaki. Wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, jeżeli się nie uda zrobić tak samo jak na Farenie 1, że 2,
I tu nie wiem, czy by się nie przydało również to lekko wyrównać. Nie wiem, czy ta łopata nam starczy. Strzelam, że niestety nie. Najwyżej dokopiemy zaraz kamienny. No, czy tak będziemy musieli zrobić? Albo nie, może tylko tu rozkopię i potem tam dokopię potem. To chyba tak, o, tak zrobimy, no. Tu rozkopię i to tam potem się... Potem się tam dokończy się tam. Dobra, więc tu będzie ślimak. Tu będzie ślimak. Piękne miejsce na ślimaka. Więc na razie zróbmy mu przód. Więc to jest przód, okej. Tak wygląda przód ślimaczka. Jest spoko. I myślę, że jednak oko będzie takie jak było. A tutaj w tym miejscu będzie nasza skrupa. Więc pyk, 1, 2, 3, 4, 5. Coś takiego starczy. Myślę, że ten ślimak nie będzie jakiś ogromny. To nie będzie największy ślimak świata, oczywiście. Ale będzie taki, no, nie ukrywajmy, majestatyczny. Ponieważ naprawdę tutaj chcemy pokazać kunszt ślimaczy, styl, rozgrywki. Co ja gadam, naprawdę nie wiem. Czasami nie wiem, co mówię na tych odcinkach. Przepraszam, wybaczam was wszystkich. Wybaczcie. Okej, okay, więc ten ślimak będzie mniejszy. Zdecydowanie mniejszy od tego ślimaka na Ferajnie 1. No, bo taki spontaniczny w sumie pomyślałem dopiero teraz, że hej, po prostu brakuje mi ślimaka na Ferajnie. Dlatego jestem taki smutny, chodzę przygnębiony cały dzień, bo nie mam ślimaka. Więc czy ja to dobrze robię? Pewnie nie, zaraz to poprawimy. A tutaj dobrze będzie tak i tu... A może nawet dobrze zrobiłem? Niech będzie, że zrobiłem to dobrze. Załóżmy, że tak miało być. To wszystko jest planowane, ta krzywizna jest jakby celowa w pełni. To miało w ten sposób wyglądać, ponieważ właśnie to taki powoduje efekt fajny, artystyczny, że ten ślimak jakby wydaje się bardziej... Ej, nie jest aż tak źle, jak myślałem, że jest. Znaczy, jest ta, musimy to cofnąć bardziej, tak będzie lepiej. Okej, więc szkoda, że nie ma niestety już żadnego, jakby to powiedzieć, łopaty magicznej, żadnego narzędzia do piasku takiego. Ale dobra, damy radę, patrzcie na to. Tutaj pyk, tutaj będzie, o nie, musi to wszystko rozwalić. Musi to rozwalić, o mój Boże, dobra, więc. Ile jeszcze tego, jeszcze jedno, dobra, więc. Dobrze jest, tutaj. I teraz tak, do góry. Jak my tu wskoczymy teraz? Okej, chyba nie wskoczymy. Tutaj. I dobrze jest. I teraz na górze. Pyk, pyk. Podoba mi się ten ślimak, jest spoko. W sensie, mógł być leciutko większy, żeby ta spirala była lekko potężniejsza. Ale chyba nie ma nawet potrzeby jej rozbudowywania, bo widać, może to jest ślimak, i ma ten swój uroczy styl. Więc wiecie co? Nawet nie będziemy tutaj robić mu tych różek, bo mi się podoba to w ten sposób, jakby... To jak mały on jest, jest naprawdę spoko, mi się to podoba. Więc na dół damy, słuchajcie, czarny piach, a na góry taki. Spoko. Nasz ślimak zaczyna wyglądać kozacko. Teraz tylko zostało rozbić mu różki. Niestety miał mieć, wiecie, oczka na tych różkach, ale no... No nie wiem, jak to zrobić w sumie, jak taki mały jest, więc wolę to zrobić tak, jak było kiedyś na Ferajnie. Kiedyś, to niedawno to w sumie było. Okej, więc pyk. I zobaczymy, jak wygląda ślimak z dala. Z daleka wygląda kozacko. No każdy będzie wiedzieć, że to jest ślimak, więc jest dobrze. Jeżeli każdy wie, że to jest ślimak, to jest dobrze. W sumie mi to oko się nie podoba kompletnie. Musimy to jeszcze lekko powiększyć, wiecie co? Delikatnie. Więc tu jest jeden dirt magiczny. Tu położymy to. I tutaj położymy jeszcze te zielone cosie. Więc... Okej. Okay. Jest spoko. Ślimak. No ślimak, po prostu, co by tu mówić dużo, ślimak po prostu tak wygląda, w ten sposób wyglądają ślimaki. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to proszę tak nie mówić, bo chcę żyć w moim małym świecie, gdzie ślimaki wyglądają właśnie w ten sposób. Więc elegancko, naprawdę, no jestem dumny z siebie, że to mają ślimaka pięknego. Wiadomo, że to nie jest jakaś tam piękna budowla, ale w sumie zadowolony jestem, że jest zrobione to z koncentratu, bo wygląda to fajnie. Strasznie ta skrupka mi się podoba, ta tekstura pomarańczowa, to jest mega. Okej, więc mamy ślimaka, to jest pierwsza rzecz, a teraz słuchajcie, przejdźmy do drugiej części odcinka, gdzie spróbujemy wywołać Herobrine'a. Więc specjalnie dla tego odcinka wpiszemy w Google How to summon Herobrine Minecraft. Enter. I zobaczmy. W ten sposób się przywołuje Herobrine'a. Tak mówią ludzie, jaki to jest sposób. Zazwyczaj to jest netherrack postawiony na 9 złota sztabkach, znaczy blokach, podpalony i otoczony czerwonymi pochodniami. Zobaczymy, czy to pyknie, zobaczymy. Dużo złota na pewno, dużo złota, więc wykorzystamy tego dużo złota. Gdzie ja mam złoto teraz? To jest tak, to jest kminka. Tutaj mam złoto? Nie. Czy ja w ogóle złota? Chyba mam te złota, czekajcie. Gdzie ja mogę mieć złoto? Tu nie, tu nie, tu... Tu mam złoto, ale to jest mało złota, potrzebuję dużo złota. Więc dużo złota mam nadzieję, że znajdziemy na górze, ponieważ to by nam było potrzebne. Jeżeli nie, to będziemy musieli zacząć kraść. Ale nie chcemy chyba kraść, prawda? Więc tu mam... O proszę, jakie tam kradzenie. Tam nic nie musimy kraść, mamy tyle złota, tylko...
Kwestia, jak to przepalić teraz, więc a tu mam jakieś złoto gotowe? Nie. Więc... Okej, okay. Wracamy na dół. Może mam w piecyku jakieś złoto? Nie. Mam! Ej, nawet nie trzeba przepalać. Okej, okay, więc spoko. Potrzebujemy dużo złota, jak mówię, więc ile mam wyknie z tego? 6. To jest za mało. Potrzebujemy aż 9. Więc okej, więc 6 to jest za mało. Myślałem, że to będzie nam starczyło, ale oczywiście, że nie. Herobrine nie jest byle gościem. On potrzebuje naprawdę dużo, bardzo dużo złota, żeby go zasponować. Więc tutaj sobie tak zrobimy, żeby to 7 szybciej przepalało. Okej, elektra, elegancko, francko. Tutaj coś jeszcze mamy? Nie, tu nic nie ma. Czy nic nie ma ze złota, prawda? Że nic nie ma, nic nie ma. Więc jeszcze to bardziej podzielę, żeby to się szybciej tam przepalało. W porząsiu. Pyk, proszę, pyk, proszę, poszło, proszę, pyk, tutaj, proszę, pyk. O, zwiesiłem się, ale zrobiłem. Okej, okay, więc przepalam się to złoto. Co nam potrzebujemy? Potrzebujemy teraz netherrack. Netherrack zbieramy stąd. Nie mam netherracka. Nie mam takiego bloku. Musimy iść więc szybko do netheru. Znaczy, nether jest bardzo bliziutko. W tym razie przepalam się złoto i będziemy mogli już robić ten spawner. Więc bo chyba nikogo nie muszę przedstawiać Herobrine. Herobrine to jest legenda Minecrafta. To jest taki najstraszniejszy potwór, który jakby prześladuje graczy. Kiedy uda się go graczowi zespawnować, to on psuje grę, straszy, niszczy, zabija, robi straszne rzeczy. Ja w to nie wierzę. Generalnie to raczej jest bójda. No ogólnie to jest bójna, no ale niektórzy ludzie uważają, że tak się przywołuje Herobrine, więc zobaczymy, to jest takie sprawdzenie legendy, czy się uda nam zespawnować tego Herobrine, czy też nie. Więc uwaga, idziemy do naszego domku. Ten ślimak wygląda strasznie tutaj w sumie. Trzeba będzie zrobić trójwymiarowego, myślimy, wiecie? Zrobimy go trójwymiarowego, tak, zrobimy to teraz nawet. Tak delikatnie tylko namaszczę ten trójwymiar tutaj z tej strony, żeby on wyglądał jakby był trójwymiarowy. Zrobimy go trójwymiarowego potem, jak coś. W sensie, bo nie w tym odcinku, bo już zacząłem Herobrine'a przywołać się tam skupić. Ale skończymy go może na live'ie jakimś, żeby był trójwymiarowy, żeby miał ten pyszczek 3D i tak dalej, bo w sumie jak nie jest przy ścianie, to głupio zacznie wygląda, że jest taki płaski. Okej, więc mamy tego złota trochę za mało. Nawet dużo za mało, ale nie wiem, czekajcie. Uwaga, ile nam wyjdzie z tego? Uwaga, 3 będą? Będą 3, proszę bardzo. Więc mamy idealną ilość. Teraz będziemy potrzebować flinta. Flinta będziemy mogli zrobić bezproblemowo, ponieważ mamy irona. Mamy irona. Okej, okay, jest iron. I teraz, uwaga, musimy to połączyć. To z... Tym. Okej, okay, z tym. Więc mamy to. I zostało nam jeszcze czerwone pochodnie, które mają, nie wiem w sumie co na celu, ale mają jakieś tam dodać tej majestatyczności pewnie tego pomniku i no, żeby cała magia działała, żeby to, jak wiecie, jak to wszystko na internecie mówi, że tak musimy zrobić, to tak właśnie my zrobimy. Więc raz, dwa, trzy, cztery. I oczywiście potrzebujemy badyle. Badyle. Gdzie są badyle? Nie ma badyli? Ej, gdzie są badyle? Tu będą badyle, jak zrobimy z nich to. O, czy patyki, więc czekajcie. Uwaga, pyk. Pyk i teraz redstone i mamy 4 pochodnie redstone'owe, więc słuchajcie, tutaj w tym miejscu postawimy pomnik dla Herobrine'a. Zobaczymy co się stanie, zobaczymy czy coś wybuchnie, czy coś się stanie, czy ktoś tu umrze na Ferainie, czy będzie tragedia. Ja patrzę jak to ludzie robią, okej, tak to robią ludzie, więc tu tak kładą i teraz 4 czerwone pochodnie. Po bokach idealnie się ściemnia i za chwilę, jak już zapadnie zmrok, odpalimy ten totem i zobaczymy, czy Herobrine istnieje. Znaczy, nie wiem, czy teraz zobaczymy. Może zobaczymy za dzień, za dwa. Generalnie podczas grania w Ferainę. Czy Herobrine istnieje? Się przekonamy przy tym zachodzie słońca. Uwaga. Podpaliłem to. Póki co, nie stało się chyba nic. Więc w tym momencie, po próbie wywołania Herobrine'a, przy tym zapalonym totemie dla niego, zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że ci się on podobał. Możesz napisać, czy wierzysz, że Herobrine teraz zagości na Ferainie, czy nie. Jeżeli uważasz, że tak, napisz w komentarzu. Jeżeli uważasz, że nie, też napisz w komentarzu. Na pewno zapraszam ciebie tak czy siak na Instagrama, którego masz w opisie i w karcie, ponieważ tam wstawiam codziennie fotki, zwłaszcza teraz, kiedy jestem na evencie w Krakowie. Więc dzięki wielkie, że byłeś z nami do końca. Do usłyszenia już jutro i trzymaj się. Cześć!